recuerdos que se envuelven en lágrimas, junto al miedo de volverme a enamorar. Mi voz había perdido hasta el sentido. Nie igrais aniołem w pozostałych rolach. Odcinek 82. Daleko jeszcze? Według twojej mapy 40 kilometrów. Gdy dojedziemy do San Felipe, zapytamy o Hacienda La Escondida. Już to mówiłaś. Minęłyśmy San Felipe. Co robimy? Trzeba kogoś zapytać o Haciendę. Nie sądzę, że jest aż tak znana, by wszyscy o niej wiedzieli. Oby była. Zapytajmy tamtego człowieka. Co może wiedzieć taki woźnica? Na Boga, Estefanio. Na wsi ludzie wiedzą o wszystkim. Zapytaj, ale uważam, że tracimy czas. Przepraszam, słucham panią. Zna pan Hacienda La Escondida? Posłuchaj, Mariciuj. Juan Miguel jest wolny i nieszczęśliwy, a ja wciąż go kocham. Dokroć set. A Leopardo? Już o nim zapomniałaś? Jesteście posłowie. Wkrótce masz za niego wyjść. Coś nie tak z twoją pamięcią? Leopardo wyjechał w pilnej sprawie. Wysłał Cosme do stolicy po papiery potrzebne do ślubu. Micaela przygotowuje dla was wielkie wesele. Jesteś narzeczoną pana Omara. Obiecałaś, że zostaniesz jego żoną. A tu nagle wszystko to przestaje się liczyć? Opuścisz Leoparda? Dlaczego tak do mnie mówisz? Przypominam ci tylko to, o czym nie wolno ci zapomnieć. Choć sama nie wiem, czy mam rację. Masz, ale... Leopardo był dla ciebie dobry. Bardzo cię kocha. Zostawiając go, okazałabyś się niewdzięcznicą. Wiem. Ale kochasz innego, prawda? Nigdy nie przestałaś go kochać. Nie chodzi tylko o moje uczucia. Są też inne sprawy. Jakie sprawy? Jakie? Moje dziecko. To Juan Miguel jest jego ojcem. Mówi pani La Escondida? Nie wie pan, gdzie to jest? Pewnie, że wiem. Co miałbym nie wiedzieć? Wszyscy tu znamy tę haciendę. Może mi pan powiedzieć, jak tam dojechać? Jasne. Tamtą drogą do końca, aż zobaczycie mur. I wtedy co? Trzeba skręcić w prawo.
Dalej będzie drugi mur, cmentarza. Rozumie pani? Tak, ale powiedział pan w prawo, a pokazał ręką w lewo. Chodzi o pańską prawą? Tak jest. Tą, którą się pisze. I co jeszcze? Potem skręci pani znów w prawo i pojedzie drogą, która jest w złym stanie z powodu burzy. Rzeka zabrała mi wtedy wszystkie zwierzęta. A dalej jak? Przejedzie pani jakieś 30 kilometrów aż do samej haciendy. Skąd mam wiedzieć, że to będzie La Escondida? To proste. Przy drodze będzie napis Hacienda La Escondida. Wjedzie pani na drogę prywatną, prowadzącą do posiadłości. Dojedzie pani pod samiutkie drzwi. Dziękuję. Nie zgubi się pani. Tak jak powiedziałem, straciłem stado, jak rzeka wylała. Ta burza narobiła tyle szkód. Bardzo mi przykro. Jestem panu bardzo wdzięczna za informację. Dziękuję. Nie ma za co. Do usług. Miłego dnia. Wzajemnie. Jedźmy, Stefanio. Uważasz, że ten samochód wytrzyma jazdę po wyboistej drodze? Wytrzyma. Zresztą nieważne. Jeśli się uszkodzi, Patricio da ci następny. Jedźmy. W prawo. Co ty wygadujesz? Jak śmiesz? Moja córka kogoś zabiła i poszukuje jej policja? Wymyśliłeś to, żeby się mnie pozbyć. Szkalujesz Vivianę po to, byś razem z braciszkiem mogła się uwolnić od poczucia winy. Co tu się dzieje? Dobrze, że jesteś, bo twoja ukochana Rocío wygaduje straszne rzeczy o mojej córce. Nazwała ją morderczynią. Wiesz coś o tym? Usted está enterado de las barbaridades que dice. Uważasz, że mam prawo pozbawić moje dziecko uczucia tego, który dał mu życie? A jeśli kiedyś dowie się, że go okłamałam i że Omar nie jest jego ojcem? Czy nie będzie wtedy cierpiał? Nie będzie miał mi tego za złe? Dopiero teraz o tym pomyślałaś? Przysięgam, że nie. Myślę o tym bez przerwy i wątpliwości nie dają mi spokoju. Nie wiem, czy robię dobrze, czy źle. Jakiś wewnętrzny głos kazał mi przyjąć nazwisko i miłość, jakie Omar ofiarowywał mojemu synowi. A wiesz dlaczego? Bo jego ojciec miał już inną rodzinę i musiał być z nią. A mojemu dziecku nie mógł stworzyć domu, jakiego pragnęłam dla niego. I dla siebie. Bo nigdy go nie miałam. Nigdy. Nie musisz mi mówić. Dobrze wiem. A teraz staje się to realne. Mój syn może mieć prawdziwego ojca. I to byłoby najlepsze i dla dziecka, i dla mnie. Córeczko, zrozum. Nie wiem, co ci powiedzieć. Mimo wszystko, moją prawdziwą miłością jest Juan Miguel. Rocío powiedziała prawdę. Viviana zabiła za granicą mężczyznę i jest poszukiwana przez policję. Zamierzasz ją szkalować tak samo jak ona? Możesz nam nie wierzyć, ale na pewno wkrótce dowiesz się wszystkiego od śledczych. Przepraszam. Pamiętasz, jak powiedziałam ci, że mam ochotę stąd wiać, bo zaczynam podkochiwać się w leopardzie? Pewnie. Nie chciałam pokochać innego. Wydawało mi się, że zdradziłabym siebie samą. Wolałabym być wierna swemu uczuciu aż do śmierci.
Ale przyjęłaś oświadczyny Leoparda. Dałaś mu słowo. Wiem. I okrutnie mi przykro. Cierpię, gdy pomyślę, jak wielki sprawia mu ból. Omar nie zasługuje na to, bym go zostawiła. Więc co zrobimy? Myślisz, że Juan Miguel nie cierpi? I czy teraz nie potrzebuje mnie bardziej niż Omar? Tak wiele mnie łączy z Juanem Miguelem, jak z żadnym innym mężczyzną. Byłam jego żoną. Mamy dziecko. Czy trzeba czegoś więcej? Nie. Ale prawda jest taka, że nic już nas nie dzieli. Czy to nie wystarczy, bym wróciła do niego? Pomóż mi, Candelario. W czym? Spakować się. Wyjeżdżamy. Spadamy.